Cześć, tu pan Belfer, najlepszy youtuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród youtuberów. Witaj na kolejnej lekcji chemii. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i wdusisz dzwoneczek. A jeśli to wideo będzie dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i jakiś miły komentarz. No to zaczynamy! A w tej lekcji porozmawiamy sobie o tym, jak możemy otrzymywać solę. Jakimi metodami możemy otrzymywać solę? Przelecimy sobie przez 10 takich metod, także nie będziemy owijać bawełnę, po prostu trzeba zacząć pisać równania reakcji chemicznych. No okej, oczywiście równania reakcji chemicznych jakby pokazują to, co możemy zrobić doświadczalnie, pamiętajcie, tylko to jest format zapisu takiego, żeby potem to analizować, na podstawie tego robić zadania. Pierwszą metodą jest metoda metal plus niemetal, daje nam sól kwasu beztlenowego. Pamiętajcie, te numerki pierwsza, druga, trzecia, czwarta to jest tylko i wyłącznie umowne, to nie jest tak, że to jest ustalone, że to jest pierwsza metoda, tylko pierwszą, którą sobie aktualnie umawiamy. A metoda to jest ten zapis słowny, metal plus niemetal daje nam, czyli strzałka, sól kwasu beztlenowego. No i zadanie, znowu polecam Wam przed każdą nową metodą zrobić sobie pauzę i rozwiązywać to sobie samodzielnie na kartce papieru, zobaczyć jak Wam wyjdzie i dopiero potem porównać z tym, co ja tutaj robię na ekranie. Mam nadzieję, że ja się nie pomylę. Napisz równanie reakcji otrzymywania chlorku potasu. Uwaga, skoro mam to otrzymać, no to znaczy, że jak sobie zrobimy strzałkę, to chlorek potasu, czyli CaCl2, okay, bo to jest jedno, to jest dwuwartościowe. Już nie będziemy zajmowali się tutaj pisaniem wzorów, bo do tego możecie się cofnąć możecie obejrzeć sobie we wcześniejszej lekcji, jak to się tworzy. Tu już skupimy się konkretnie na pisaniu równań reakcji chemicznych. Czyli to jest ta nasza sól kwasu beztlenowego, chlorek potasu. I teraz mamy prostą metodę. Mamy to połączyć tworząc mamy ją stworzyć z połączenia metalu i niemetalu. Metalem w naszej soli tutaj jest wapń, czyli piszemy sobie Ca, a niemetalem jest chlor. I teraz ważna rzecz. Jest 7 pierwiastków, to już też było wcześniej na wcześniejszych lekcjach, 7 pierwiastków, które występują w postaci cząsteczek dwuatomowych. To jest m.in. chlor. I dlatego tutaj od razu z góry napisałem Cl2. To nie dlatego, że za strzałką jest też Cl2, bo ta dwójka, która jest za strzałką, czyli po stronie produktów, jest wzięta z wartościowości wapnia. Metoda na krzyż. A ta dwójka, którą widzicie tutaj, wzięła się z tego, że jest 7 takich pierwiastków. No to przypomnijmy sobie jeszcze raz je wszystkie. To jest H2, to jest Cl2, to jest O2, tak? To znaczy wodór, chlor, tlen występują właśnie w przyrodzie w cząsteczkach dwuatomowych, w postaci cząsteczek dwuatomowych, dlatego zawsze, kiedy je zapisujemy, to musimy od razu przy nich napisać sobie też dwójkę na dole, tak? Jeżeli mówimy o samym takim pierwiastku, tak? Cząsteczce pierwiastka Br2 i 2. H2, Cl2, O2, N2, F2, Br2 i 2. Ok? Dobra. No i teraz, jak już wypisałem wszystko, to sprawdzam sobie, czy lewa strona równa się prawej stronie równania, czyli czy liczba atomów jest taka sama. Po lewej stronie mamy 1 atom wapnia. Ja sobie będę na niebiesko zaznaczał metale. Tutaj też mamy 1 atom wapnia. Po lewej stronie mamy 2 atomy chloru i tutaj też w wyniku tego pisania na krzyż, czyli tworzenia wzoru sumarycznego naszej soli, też mamy 2 atomy chloru, czyli wszystko się zgadza, możemy jechać dalej. Uzupełniliśmy, napisaliśmy, otrzymaliśmy. Ok, następna metoda, tlenek metalu plus tlenek niemetalu. Tlenek niemetalu, dalej. Się wkradła literówka, poprawimy ją od razu. Ok, jedziemy sobie dalej. Daje nam sól kwasu tlenowego. Tak, tlenek metalu plus tlenek niemetalu daje nam sól kwasu tlenowego. Napisz równanie reakcji otrzymywania siarczanu 6-sodu. Ok, no to dobra. Siarczan 6-sodu. Jaki będzie miał wzór? Bo zawsze zaczynam sobie od napisania tego, co powstaje. Siarczan 6-sodu, czyli Na, to jest sód. Jak nie jesteście pewni, pamiętajcie, zawsze warto korzystać z układu okresowego pierwiastków. Siarczan 4, przepraszam, siarczan 4 sodu, a nie siarczan 6. Siarczan 4, czyli kwas H2SO3, czyli końcówka SO3, reszta kwasowa, ponieważ usłyszeliście, że wzór kwasu siarkowego 4 to jest H2SO3, czyli H2, czyli SO3 jest dwuwartościowe, bo taka liczba jest przy wzorze kwasu. Uwaga, jeszcze raz Wam tutaj napiszę. H2SO3 to jest kwas siarkowy 4, czyli właśnie z niego powstają siarczany 4. Ok, no i teraz zobaczcie, sód szukam sobie w układzie okresowym pierwiastków, no i on jest jednowartościowy. Sprawdzam sobie, gdybyście mieli to pod ręką, warto mieć. No i spisuję na krzyż, okazuje się, że tutaj muszę tą dwójkę spisać. Dobra, napisałem sobie wzór naszej soli. Siarczan 4 sodu. I teraz tlenek metalu. Skoro metalem jest sód, pamiętajcie, tak? Spojrzałem sobie układ okresowy, jest metalem, więc teraz uwaga, tworzymy jego tlenek. NaO. tak, tlenek sodu. Tlen w tlenkach dwuwartościowy, sód 1, w związku z tym tutaj mamy 2. I do tego dodajemy jeszcze tlenek niemetalu. Tutaj uwaga, nasza siarka jest czterowartościowa, czyli SO, tu mamy dwuwartościowe, tu mamy czterowartościową siarkę, czyli SO2 z metody na krzyż. No i dalej otrzymujemy tylko sól kwasu tlenowego. Sprawdzamy sobie liczbę atomów po lewej i po prawej stronie równania. Tu widzicie, że macie 2 atomy sodu, Na2. Tutaj też, jak widać elegancko, mamy 2 atomy sodu. Dobra, teraz niemetal, tak? Czyli nasz główny niemetal tworzący naszą sól. Tu mamy 1 atom siarki. Tu też mamy 1 atom siarki i na końcu jeszcze sobie weźmiemy innym kolorem, oznaczymy, że tu mamy 1 tlen, tu mamy 2 tleny, co daje nam w sumie 3 tleny. No i tu elegancko widzimy, że też mamy 3 atomy tlenu, czyli wszystko się zgadza, tak? Niczego nie musimy uzupełniać. Stworzyliśmy siarczan 4 sodu metodą tlenek metalu plus tlenek niemetalu, daje nam sól kwasu tlenowego. Dobra, jedziemy dalej. Następna metoda, zasada, czyli wodorotlenek rozpuszczalny w wodzie plus tlenek kwasowy. Daje nam sól kwasu tlenowego i wodę. Dobra, no to jedziemy znowu. Napisz równanie reakcji otrzymywania węglanu potasu. Ok, węglan potasu, czyli potas to jest K, kwas węglowy to H2CO3, czyli reszta kwasowa to jest CO3, H2CO3, czyli CO3 jest dwuwartościowe, ta reszta kwasowa, potas w układzie kwasowym sobie sprawdziłem, jest jednowartościowy, z metody na krzyż wpisujemy tutaj 2. Pamiętajcie, wzory kwasów naprawdę warto znać. Naprawdę. Nie ma ich dużo. Były na wcześniejszych lekcjach. Odtwórzcie sobie je. I dalej mamy z czego to stworzyć? Z zasady. Co to jest zasada? Wodorotlenek rozpuszczalny w wodzie. Zasady powstają zawsze z metali. Jaki tutaj widzicie metal? Potas. Czyli uwaga, jaki jest wodorotlenek potasu? KOH. OH jest zawsze jednowartościowe. Potas w układzie okresowym widzę, że też jest jednowartościowy, więc wzór zasady potasowej, czyli wodorotlenku potasu, to jest KOH. Teraz uwaga, tlenek kwasowy. Patrzę sobie na CO3, to jest kwas węglowy. Węgiel tutaj jest czterowartościowy. W związku z tym tlenek, który prowadzi do powstania kwasu węglowego, w tym tlenku węgiel też jest czterowartościowy, tlen w tlenkach jest dwuwartościowy, więc mamy z metody na krzyż, skracają się wartościowości, wychodzi nam tlenek węgla 4. No i teraz te dwie substancje reagują ze sobą, dając sól kwasu tlenowego i pamiętajcie jeszcze wodę. Tak? Czyli zobaczcie, w zapisie ogólnym woda powstaje. Teraz uwaga, uzupełniamy sobie, czyli liczymy wszystko. Patrzcie, tutaj jest 1 atom wapnia, czyli tak, a tu mamy 2 atomy wapnia. No to coś się nie zgadza. No to zaczynamy od tego, żeby wapń uzupełnić. No to uwaga, tu było za mało, to mnożę razy 2. Ok? Wszystko. Nie mogę wpisać małej dwójki przy K, bo wtedy bym wpływał na wzór związku chemicznego, a ja nie wpływam na wzory, tylko mogę mnożyć ilość tych substancji, tak żeby się zgadzało równanie po lewej i po prawej stronie równania. No dobrze, czyli mamy 2 atomy potasu. Teraz się zgadza. Teraz uwaga, niemetal tworzący nasz kwas jest tutaj 1, czyli 1 atom węgla. No tutaj też widzimy 1 atom węgla, to się akurat zgadza. Teraz tleny. Tleny sobie zaznaczmy na zielono. Tutaj mamy 2, bo ta dwójka dotyczy w sensie tego tlenu i tutaj też mamy 2, co daje nam 2 plus 2 tleny równa się 4, a tu zwróćcie uwagę, mamy 3 i tu 1, co daje 3 plus 1 równa się 4. Zgadza się, są 4 atomy tlenu. I innym kolorem oznaczmy sobie tym razem wodory, żeby to wszystko jakoś tam się zgrywało. Tu mamy 2 atomy wodoru, tak, 2 razy. No i tutaj też mamy 2 atomy wodoru. Ok? Mam nadzieję, że to wszystko jest dla Was fajnie widoczne. Że teraz wszystko się zgadza. Kolorowo. Warto potem na końcu jeszcze sobie to wszystko przeliczyć i posprawdzać. Ale nam się udało to ogarnąć. Musieliśmy tylko dużą dwójkę napisać przed KOH. Jedziemy dalej. Kolejna metoda to jest metal pierwszy plus sól pierwsza, co daje nam sól drugą i metal drugi. Pamiętajcie, jest taka zasada, która mówi nam o tym... A nie, czekajcie, przeskoczyłem? O, przeskoczyłem. O, ta metoda miała teraz być, właśnie. Metal, ważne, metal aktywniejszy od wodoru plus kwas daje nam sól i wodór. Co to znaczy aktywniejszy od wodoru? Tu wstawiałem Wam taki wykres, gdzie widzicie, że w tym miejscu, o tutaj nam się pojawił, tu w tym miejscu, tu, wodór. I teraz są niektóre, które będą wypierały wodór, bo są mocniejsze, są bardziej aktywne, a są takie, które niestety nie dadzą rady. Te na przykład nie będą reagowały z kwasami. Tu przekreślimy sobie na czerwono. One nie będą reagowały z kwasami, nie, bo tak to przekreślimy. Te nie dadzą, tak? Tu sobie zrobimy taki X. Dlaczego? Bo są słabsze, mają słabszy potencjał niż wodór, w związku z tym odbijają się od tej cząsteczki, no odbijają, powiedzmy, no nie reagują i tyle. Więc zapamiętajcie sobie, że w tej metodzie tylko wybieramy takie metale, które są aktywniejsze od wodoru, czyli te, które są silniejsze od niego. No dobrze, napisz równanie reakcji otrzymywania chlorku magnezu. Co mamy otrzymać w tej metodzie? Mamy otrzymać chlorek magnezu, czyli nasze, uwaga, Mg... jest dwuwartościowy magnez i chlor jednowartościowy ze wzoru HCl, kwasu chlorowodorowego. Dobra, czyli zgodnie z tą metodą na krzyż MgCl2. Wydzielać się jeszcze musi wodór. Ten wodór jest ze strzałką do góry, tak jak wam tutaj zrobiłem. Strzałka do góry oznacza, że to jest gaz. No i teraz pytanie jest takie, czy magnez, ten tutaj magnez, który tutaj widzicie, o proszę bardzo, ten metal, czy on jest aktywniejszy od wodoru? No jest, widzę to tutaj. Zobaczcie, jest aktywniejszy od wodoru, więc spokojnie reakcja będzie zachodziła. Więc piszę sobie spokojnie, w tym momencie piszę sobie substraty Mg plus nasz kwas HCl. Pamiętajcie, wszystko musi się zgadzać z metodą słowną. Metal plus kwas daje sól i wodór się wydziela. I w tym przypadku nasza sól to oczywiście chlorek, kwas chlorowodorowy, inaczej kwas solny i reakcja zachodzi. A co by było, gdyby na przykład było to miedź plus kwas solny? Wtedy przekreślamy strzałkę, bo reakcja nie zachodzi. Dlaczego? Bo miedź jest słabsza od wodoru. Tu widzicie Cu na przykład, nie? Tak samo srebro by nie reagowało z kwasami, złoto i tak dalej. No dobra, to teraz co przed nami? Teraz przed nami liczenie. Tutaj mamy 1 atom magnezu, a tu mamy po stronie produktów też 1 atom magnezu, więc się zgadza. 1, 1. Ok, teraz mamy tak. Nasz niemetal, czyli chlor, tu jest 1, a tu widzę, że są 2. No to teraz skoro chciałbym, żeby było tu i tu tyle samo, to wstawiam tak zwany współczynnik stoichiometryczny, czyli dużą dwójkę, bo w tym momencie mam po tej stronie, po stronie substratów i po stronie produktów po 2 atomy chloru. Tak, no bo pamiętajcie, że ta dwójka mnoży mi ilość chlorów. No i wodór, wodór sobie oznaczaliśmy pomarańczowo, tu mam 2 atomy wodoru, 2 i tu też mam 2 atomy wodoru. Jak widzicie, wszystko się nam elegancko zgadza. Ok, no to mamy tą metodę kolejną omówioną na naszym przykładzie. Pamiętajcie, tu ten szereg aktywności metali jest ważniejszy, tak? Ważny, bardzo ważne, żeby pamiętać, że nie zawsze ta reakcja będzie zachodziła. Nie każdy metal będzie reagował z kwasem. Ok? Jedziemy dalej. Metal pierwszy plus sól pierwsza daje nam sól drugi plus metal drugi. I tu jest bardzo ważne znowu, metal aktywniejszy wypiera mniej aktywny z soli według poniższego szeregu. Trochę podobne, tak? Jeżeli coś jest silniejsze, to wyprze to, co jest słabsze w danej soli. No i teraz nasz konkretny przykład będzie tutaj oznaczał, że mamy otrzymać siarczan 6 wapnia, czyli CaSO4. Ok. To jest dwój, to jest dwuwartościowe. No i teraz tak, czyli wiem, że mam użyć wapnia jako metalu, tak? I uwaga, mam użyć czegoś, jakiejś soli, która będzie miała w sobie SO4, bo to jest reszta kwasowa, i coś, któryś metal słabszy niż wapń. I teraz, które są słabsze? No słabsze są te wszystkie. Ok? Te w dół. No i teraz mogę sobie wziąć na przykład cynk, niech będzie tak, Zn, siarczan 6 cynku. Tak, no bo akurat widzę, że wapń jest w tym miejscu w naszym szeregu aktywności metali, a cynk jest w tym miejscu. No to który jest aktywniejszy? Oczywiście ten jest aktywniejszy. No to on wyprze cynk z soli. No to uwaga, jeszcze tylko prawidłowo oczywiście muszę sobie zrobić wzór, ale tu akurat nic się nie zmienia, bo cynk jest dwuwartościowy, więc się wszystko zgadza. I teraz co teraz się dzieje? Nasz wapń reaguje i powstaje nam jeszcze metal, który się w tym momencie wydziela jako sam, czyli cynk. No bo wapń zastępuje go w wzorze soli. No to teraz liczymy, żeby się wszystko zgadzało. Tu mamy 1 atom wapnia, tu mamy też 1 atom wapnia, więc się zgadza. Teraz tutaj mamy, jako metal zaznaczę też sobie na niebiesko, 1 atom cynku, a tutaj też mamy 1 atom cynku po stronie produktów. Teraz mamy, ja to zawsze też, jak widzę resztę kwasową, bo zobaczcie, w tym przypadku widzimy SO4 jako resztę kwasową. Jeżeli widzimy, że ona się nie rozbija, jest takie samo SO4 jest po lewej i po prawej stronie równania, to ja potraktuję to sobie jako całość, dobra? Jako resztę kwasową, ok? I tu teraz mówimy, że jest 1 reszta kwasowa, 1 SO4, bo nie ma nawiasła, nic i tu też widzimy, że też jest 1 reszta kwasowa, więc wszystko się zgadza. Mogę to potraktować teraz jako zestaw, bo się nie zmieniło to w wyniku reakcji, nie? To SO4, więc tak sobie na to patrzę całościowo. No to kolejna metoda. Tlenek metalu plus kwas daje nam sól i wodę. Napisz równanie reakcji otrzymywanie azotanu 5 miedzi 2. No dobrze. Azotan 5 miedzi 2, czyli Cu jest dwuwartościowe, azotan 5, czyli kwas HNO3, czyli reszta kwasowa to jest NO3, ponieważ HNO3, czyli przy wodorze nie słyszycie żadnej liczby, to oznacza, że NO3 jest jednowartościowe, to oznacza, że muszę resztę kwasową wziąć w nawias i napisać tą dwójkę, no bo metoda na krzyż, spisuję to sobie wszystko, nie? No i teraz tak, tlenek metalu, no w tym układzie naszym metalem jest miedź, czyli biorę sobie tlenek miedzi, CuO, to jest dwuwartościowe i to jest dwuwartościowe, więc nie piszę nic, no bo miedź jest na tej samej wartościowości przed i po reakcji, no i plus kwas, plus HNO3, kwas azotowy 5 i widzę, że jeszcze w tym zapisie ogólnym ma wydzielać się woda, H2O, nie? No bo mamy teraz tlenek metalu plus kwas daje sól i wodę, nie? No widzicie to, że każdą z tych słownych zapisów sobie zamieniłem. Ok, no to liczymy w takim razie, metal, tu mamy jeden atom miedzi, tu też mamy jeden atom miedzi, zgadza się. Teraz dalej mamy reszty kwasowe. Możemy sobie policzyć. Znowu, ponieważ reszta kwasowa NO3 się nie zmieniła, to teraz zobaczcie, tu mam jedną resztę kwasową, a tu mam dwie reszty kwasowe. Okay? Dlaczego? No bo widzimy w nawiasie, że za nawiasem jest ta dwójka. To znaczy, że dwa razy ta reszta kwasowa jest zapisana. Czyli w tym momencie tu wpisujemy dwójkę. Dlaczego? No żeby też były dwie reszty kwasowe. Teraz się zgadza, mamy tu 2 i 2. 2 i 2. Sobie dopiszę jeszcze tutaj, że był jeden atom metalu i tu też był jeden atom metalu, żeby to wszystko było zapisane. No i dalej znowu na zielono sobie zaznaczymy tleny. Nie liczę już tych tlenów w reszcie kwasowej, bo one są tam wliczone, tylko liczę te osobne tleny. Proszę bardzo, tu jest jeden i tu też jest ten jeden osobny tlen. Ok? No i na końcu wodory. Tu widzimy, że są dwa wodory. Tak? Dwa razy wodór. No i tu też widzimy, że są dwa wodory. Jak widzicie, wszystko się teraz zgadza. Ok, no to jedziemy sobie dalej. Kolejną metodę sobie będziemy omawiali teraz. Ta metoda ogólnie ma swoją nazwę, nazywa się reakcją zobojętniania i polega na tym, że wodorotlenek reaguje z kwasem, co daje nam w efekcie sól i wodę. No dobrze, no to zapisujemy sobie napisz równanie reakcji otrzymywania siarczanu 6-potasu. Proszę bardzo, siarczan 6-potasu, potas to K, jest jednowartościowy, możecie to sobie zawsze sprawdzić w układzie okresowym pierwiastków. Siarczan 6, czyli kwas siarkowy 6, czyli H2SO4, czyli reszta kwasowa to jest SO4, ponieważ H2SO4, czyli przy H słyszymy dwójkę, to znaczy, że SO4 jest dwuwartościowe, to oznacza, że piszę sobie nad nią dwójkę i teraz widzimy z reguły na krzyż, że tu muszę sobie zapisać dwójkę, tak, ta wartościowość, a jedynki nie piszemy za SO4, no bo wiadomo, że jest jedna taka. No dobrze, to teraz jaki wodorotlenek? Pamiętajcie, że wodorotlenek metalu, jaki tu widzicie metal w tej soli? Potas, czyli bierzemy sobie wodorotlenek potasu, KOH. OH jest jednowartościowy, potas jednowartościowy, więc taki jest wzór wodorotlenku potasu. Plus do tego kwas. No jaki kwas on pozwolił otrzymać siarczan 6 potasu, czyli K2SO4? No tylko i wyłącznie H2SO4, czyli kwas siarkowy 6. No i z tym zapisem sól już mamy zapisaną i jeszcze woda H2O. Teraz wszystko dam do zapisu słownego, będzie pasowało. Co przed nami? Przed nami teraz liczenie. Dlaczego to się nazywa reakcją zobojętnienia? Bo wodorotlenek jakby reaguje z kwasem, a oba te mają różne pH, czyli różny odczyn. Jeden ma odczyn zasadowy, jeżeli jest zasadą, jest rozpuszczalny w wodzie oczywiście, a kwasy mają odczyn kwaśny, więc się neutralizują, czyli zobojętniają wzajemnie. Stąd to się bierze jako zasada, znaczy reakcja zobojętnienia, bo powstaje obojętna woda potem na końcu z połączenia kwasu i zasady, czy też wodorotlenku. No dobra, no to w takim układzie uzupełniamy. Tu widzę jeden atom potasu, a tu widzę dwa atomy potasu. Ok, no to teraz pytanie jest takie, co muszę zrobić, żeby się zgadzało ta ilość przed strzałką? Pomnożyć razy 2. W ten sposób mamy tu dwa atomy potasu i teraz tutaj też mamy dwa atomy potasu. Teraz się zgadza. Teraz uwaga, reszta kwasowa. Będę liczył to jako resztę kwasową, bo się nie zmienia. Jest taka sama przed strzałką. Zobaczcie, SO4 i tutaj też jest SO4. Traktuję to jako całość. I teraz, ponieważ nie widzę przed strzałką, że jest jakiś nawias czy cokolwiek, czy jest pomnożone, więc piszę, że tu jest jedna reszta kwasowa i za strzałką też nie widzę nawiasu, ani że jest pomnożone, więc też jest jedna reszta kwasowa. Jedno SO4. No i dalej mamy co? Mamy osobny tlen O w tym wodorotlenku. No to uwaga, mamy dwa atomy tlenu. Dlaczego dwa? Bo ta dwójka dotyczy wszystkiego, tak? Czyli wszystkiego, co jest za nią, tak? K, O i H. No i teraz tu widzimy, że za strzałką jest tylko jeden pojedynczy tlen, więc żeby to się zgadzało, to wstawiam sobie tutaj dwa. No i teraz mamy w tym momencie dwa atomy tlenu, tak? No bo ta dwójka jakby będzie działała na te tleny. I teraz wodór. Wodór robi się w ten sposób, oczywiście oznaczyliśmy sobie go na pomarańczowo. Znowu, tu mamy dwa atomy wodoru, tak? No bo ta dwójka też jakby działa tutaj, czyli mamy dwa atomy wodoru, ale tu też mamy dwa atomy wodoru, czyli 2 plus 2 równa się 4 atomy wodoru. No i ze strzałką, zobaczcie, tu mamy 2 razy 2, czyli też 4. Czyli teraz wszystko nam się zgadza. Widzicie? Metal Reszta kwasowa jest jedna, tleny policzyliśmy i wodory. Jest wszystko ok, uzupełnione. No to jedziemy sobie dalej. Kolejna reakcja. Ta reakcja to jest przykład reakcji strącania soli. W tej metodzie oba substraty, to jest bardzo ważne, substraty, czyli to, co jest przed strzałką, czyli nasz sól pierwsza i kwas pierwszy, czyli to jest przed strzałką, oba muszą być rozpuszczalne w wodzie. Czasami do tego potrzeba takiej tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli. Ona wygląda tak, że jak sobie otworzycie układ okresowy, tak, najczęściej z tyłu podręcznika zapisana, w waszych podręcznikach często, i ona ma postać... O, w tym akurat nie mam. Tu nie było to jeszcze potrzebne, więc tu nie ma, ale tu już jest potrzebne, więc tutaj mam. Ok, i tu... O, to jest... Muszę otworzyć to wszystko. O, jest tutaj, dobra. Może tak wyglądać na przykład, nie? To jest tabela rozpuszczalności. Sprawdzamy, czy te substancje, które używamy, są rozpuszczalne w wodzie, tak? To jest ważne do tej reakcji. Ok, to ja sobie ją zostawię tutaj od razu. Otwartą przede mną wam też polecam, żebyście sobie otworzyli do tych reakcji, bo to, co jest przed strzałką, czyli te substraty, sól pierwsza i kwas pierwszy muszą być rozpuszczalne w wodzie. Tu macie to zapisane. A jeden z produktów, tu na przykład zaznaczyłem, sól druga, ta strzałka w dół, oznacza, że musi wytrącić się w postaci osadu. Taki jest warunek, no bo wtedy dopiero możemy to oddzielić od tych pozostałych substancji, które są w próbce po porównaniu reakcji. Co wam wpisuję, że warto zapamiętać, że jak spojrzycie sobie w tą tabelę rozpuszczalności, która jest tutaj, przepraszam, w tabelę rozpuszczalności, to w tym momencie wszystkie, albo większość, bo to też nie jest pełna tabela rozpuszczalności, większość substancji z sodem i z potasem, tu jest kation sodu i wszystkie substancje z nim, tak, wodorotlenki, chlorki, bromki, i z potasem są rozpuszczalne w wodzie. Czyli mogę użyć, jak będę potrzebował, Na i K. I uwaga, większość azotanów, tak? Też tu widzimy w tabeli, że wypisane są wszystkie. NO3, tu azotan 5, azotanów 5 są wypisane, że są rozpuszczalne. I w zasadzie większość chlorków, niektóre są nierozpuszczalne w wodzie, tu widzimy, też jest rozpuszczalnych w wodzie. To taka ściąga, jakbyście nie mieli przed sobą tabeli rozpuszczalności, to pamiętajcie. Na, K, NO3 i Cl. To tak raczej te mieszanki będą rozpuszczalne w wodzie, spokojnie. No dobra, napisz równanie reakcji otrzymywania węglanu wapnia. Okej, no to jedziemy z węglanem wapnia. Proszę bardzo. CaCO3. To jest nasz węglan wapnia, CaCO3. No i teraz chcę tą metodą sól pierwsza plus kwas pierwszy otrzymać to. No to uwaga. Jaki kwas będzie mi tutaj potrzebny? Oczywiście, żeby powstał węglan, to potrzebuję kwas węglowy, H2CO3. I teraz muszę użyć soli, która zawiera w sobie Ca, no bo widzimy, że za strzałką też musi być Ca, więc skądś musi się wziąć, ale to musi być sól. A żeby była sól, to pamiętajcie, jest metal i reszta kwasowa. Czyli ja muszę sobie teraz poszukać w tabeli rozpuszczalności jakiejś reszty kwasowej, z którą wapń będzie dawał rozpuszczalną sól. Ale mogę, nie muszę, bo teraz zobaczcie, że mogę sobie w tym warto zapamiętać, spojrzeć, aha, czyli aniony takie są do użycia NO3 i chlorkowy, tak? Czyli wszystkie, no większość NO3 będzie rozpuszczalna i Cl-. No to ja sobie użyję na przykład, zawsze starać się tego, co jest najprostsze. Warto sobie to porównać z tabelą rozpuszczalności i sprawdzić, aha, CaCl jest rozpuszczalne, więc sobie biorę CaCl, czyli chlorek wapnia, to jest jednowartościowe, to jest dwuwartościowe, więc jeszcze pamiętajcie, żeby prawidłowo wzór napisać. I teraz uwaga, wydziela się jakiś kwas drugi, widzicie, nie? Sól druga jest nierozpuszczalna w wodzie. Bo jak sobie spojrzę w tabelę rozpuszczalności, okazuje się, że CaCO3 jest nierozpuszczalny w wodzie, dlatego tą strzałkę w dół zrobiłem, bo to jest ten warunek, że powstaje nam osad i powstaje jakiś kwas. No teraz pytanie, jaki kwas? No skoro zostaje H i zostaje Cl, to zostanie kwas HCl, czyli kwas chlorowodorowy, kwas solny. Zapisałem sobie te wszystkie moje substancje, teraz muszę to uzupełnić. No to znowu jedziemy, tak? Wapń, metal, tu jest raz, tu też jest raz, więc się nam zgadza i jeden. Reszta kwasowa. Najpierw zaznaczymy sobie tą od kwasu węglowego, czyli CO3. Tu jest jedna reszta kwasowa, tu też jest jedna reszta kwasowa, więc się zgadza. Teraz uwaga, Cl. Tu mamy dwie reszty kwasowe, a w tym miejscu mamy jedną resztę kwasową. Widzicie? Cl. Tu jest jedno. W związku z tym widzimy, że po stronie produktów jest za mało tutaj tych naszych HCl, więc muszę pomnożyć razy 2, co powoduje, że teraz mogę sobie zmienić tą jedynkę, bo teraz mamy dwie reszty kwasowe. 2HCl. No i dlatego tą dwójkę dopisałem, że, przepraszam, nie tym kolorem miał być, żeby były dwa chlory. Żeby się zgadzało to, co jest przed i ze strzałką. Czyli przed reakcją i po reakcji. I wodory na pomarańczowo, czyli uwaga, tu mamy dwa wodory, widzimy, a tu w tym przypadku też mamy dwa wodory, bo 2 razy 1. No i widzimy, że wszystko nam się pięknie Zgadza. Jedziemy dalej. Kolejnym przykładem reakcji strącania soli jest taka reakcja. Sól pierwsza plus wodorotlenek pierwszy daje nam sól drugą plus wodorotlenek drugi. I tutaj znowu oba substraty muszą być rozpuszczalne w wodzie, czyli w zasadzie sól pierwsza plus zasada pierwsza, a produkt chociaż jeden musi być nierozpuszczalny w wodzie. Jeżeli to jest sól druga, tą nierozpuszczalną w wodzie, to jest to reakcja strącania soli po prostu, a jeśli na przykład wyjdzie tak, że akurat ten wodorotlenek będzie nierozpuszczalny w wodzie, no to wtedy to nie jest strącanie soli, tylko wodorotlenków. To też trzeba o tym pamiętać, że to jest tak w przypadku, kiedy akurat ta sól będzie nierozpuszczalna w wodzie. No dobra, warto zapamiętać, jest takie samo jak tam, bo to się nam przyda. No i teraz naszym zadaniem jest otrzymać siarczan 6 baru, czyli uwaga, symbol baru to Ba, jest dwuwartościowy. Mogę sobie spojrzeć w układ okresowy, albo pamiętać, że leży w drugiej grupie. I siarczan 6 to jest SO4, to też jest dwuwartościowy, bo H2SO4. Wartościowości nam się skracają z reguły na krzyż, zostaje nam wzór BaSO4. I teraz ja muszę użyć jakiejś soli i wodorotlenku. No z czym będzie ten wodorotlenek? Po pierwsze, wodorotlenek będzie musiał mieć bar w sobie. BaOH, no to jest ten nasz wodorotlenek. On jest rozpuszczalny w wodzie. Sprawdziłem to sobie w tabeli rozpuszczalności. No i wodorotlenek baru jest rozpuszczalny w wodzie. Ok, super. Teraz ja muszę użyć jakiejś soli, która będzie miała w sobie SO4. Mam resztę kwasową, no bo musi zajść reakcja. Skądś muszę mieć to SO4, to teraz muszę wziąć sobie jakiś metal. I u góry warto zapamiętać, macie napisane, że większość z sodem i potasem jest rozpuszczalnych, w związku z tym mogę sobie wpisać na przykład Na, tak, sprawdzę sobie dla pewności, ale jest NaSO4 w tabeli rozpuszczalności jest rozpuszczalne. Sód jest jednowartościowy, SO4 jest dwuwartościowy, więc Na2SO4. No i co powstanie? Inny wodorotlenek. Widzicie, wodorotlenek 2. No jaki wodorotlenek może zostać? Skoro użyłem Na i zostało OH, no to zostanie wodorotlenek oczywiście sodu. To jest jedno i to jest jednowartościowe. No dobra, to uzupełniamy w takim razie. Uwaga. Tu widzimy, że mamy 2 atomy sodu. A tu widzimy, że mamy 1. To co muszę zrobić? Muszę pomnożyć razy 2 całą tutaj to NaOH. No to uwaga, wtedy mam też 2 atomy sodu. Mogę wpisać. Spoko. Następny metal to jest bar. Tutaj widzimy, że jest 1 atom baru i tu też widzimy, że jest 1. Ok, no to będzie nam pasowało. Dalej mamy resztę kwasową. Zobaczcie, tu widzimy, że jest 1 reszta kwasowa SO4, tu też widzimy, że jest 1 reszta kwasowa. Aha, no to pasuje. Tak, 1 sztuka. Ta reszta kwasowa składa się z 1 siarki i 4 tlenów po prostu. No i dalej jedziemy sobie OH. OH sobie zaznaczymy, a niech będzie na pomarańczowo. Zobaczcie tutaj, mamy 2 sztuki, tak? Skąd wiem, że 2 sztuki? No bo mamy dwójeczkę tutaj, nie? Tu jest dwójeczka, okay? Że 2 razy wzięte. No i teraz za strzałką, czyli po stronie produktów też mamy 2 sztuki OH, bo, uwaga, z kolei tutaj jest ta dwójka, tak? W związku z tym powoduje, że wszystko, co jest za nią, jest pomnożone razy 2. Jak widać, elegancko wszystko nam się zgadza. I ostatnia, 10. metoda. Sól pierwsza plus sól druga daje sól trzecią plus sól czwartą. I teraz, któraś z tych soli musi być nierozpuszczalna w wodzie. Ja sobie tutaj zaznaczę, że to będzie ta sól trzecia, tak? Że to będzie, to znowu to jest warunek, to też jest reakcja strącania soli. Któryś z produktów musi być nierozpuszczalny w wodzie. Warto to sprawdzać sobie z tabelą rozpuszczalności, a wszystkie substraty, czyli te substancje, które biorę do reakcji, muszą być w wodzie rozpuszczalne. I jedziemy. Mamy do otrzymania teraz taką substancję, która nazywa się fosforan 5 magnezu, czyli MgPO4, to jest dwuwartościowe, to jest trójwartościowe. Ok, to ja sobie tutaj wpisuję na krzyż, bo nie mogę skrócić, tu dwójkę, tu trójkę. I to jest substancja nierozpuszczalna w wodzie. A czekajcie, tu zaznaczyłem, co jest nierozpuszczalne w wodzie? A, w tej wcześniejszej metodzie, pamiętajcie, BaSO4 jest nierozpuszczalne w wodzie. Tak, to jest ta sól nierozpuszczalna. Zapomniałem tego zapisać. Strzałka w dół, warto ją dopisywać do równania reakcji, wtedy oznaczamy w ten sposób, co jest nierozpuszczalne, co jest w postaci osadu. Strzałka w górę to jest gaz, który na przykład się wydzielał z naszej reakcji. Mg3PO4 dwa razy wzięte, jest nierozpuszczalne w wodzie, sprawdzam sobie, ale jest faktycznie, to jest nasz fosforan 5 magnezu. I teraz co ja muszę użyć? Muszę użyć jakiejś soli, która będzie miała metal magnez i będzie rozpuszczalna w wodzie, no to niech będzie na przykład chlorek magnezu. Ok, sprawdzam, czy chlorek magnezu jest nierozpuszczalny w wodzie, czy rozpuszczalny. Jest rozpuszczalny, mogę użyć. Ok, to jest dwuwartościowe, to jest jedno, czyli MgCl2. Ok, i teraz uwaga, w drugiej substancji, druga substancja musi dostarczyć mi anionów PO4. Okay, które są trójwartościowe, muszę o tym pamiętać, tak? No i teraz, ponieważ to ma być sól, no to nie może być H3PO4, bo to jest kwas, tylko muszę użyć metalu jakiegoś z przodu. A tu mam do góry napisane, że to mogą być na przykład Na albo K. No to bierzemy to, co jest najpopularniejsze i najczęstsze, no to weźmiemy sobie sód Na. Sprawdzam, czy Na i PO4 dają rozpuszczalną sól. dają. Ok, to pamiętam, że sód jest jednowartościowy, więc tu wpisuję trójkę, żeby z metody na krzyż. I teraz zobaczcie, jaka ciekawostka. Mg i PO4 łączy nam się, daje nam tą naszą sól nierozpuszczalną, a mi zostało jeszcze Na i Cl, co daje tą sól czwartą. Na jest jednowartościowe, Cl jest jednowartościowe. Sól czwarta powstała nam w ten sposób, z tego co pozostało. Czyli chlorek sodu, czyli w sumie sól kuchenna. No to uzupełniamy. Magnez. Tu 1, a tu 3. Ok, no to w takim razie widzę, żeby się to zgadzało, to muszę tutaj napisać trójkę. Zgadza się. I teraz mamy co? 3 magnezy i tu też mamy 3. Jest ok. Teraz następny metal, który mam, to może być sód. Proszę bardzo. Tu widzimy, że mamy 3 sztuki, a tu widzimy, że mamy 1 sztukę. No to gdzie mamy za mało? No to tutaj mamy za mało. Muszę pomnożyć razy 3. Pamiętajcie, tylko mnożymy, tak? To jest mnożenie. No i w tym momencie mam i tutaj 3 sody i tutaj też 3. Dobra. Dalej możemy pojechać sobie po kolei reszty kwasowe. Uwaga. Tu mamy ile? To jest dobre pytanie. Tu mamy 6. Skąd wiem, że 6? No właśnie, skąd wiem, że 6? Stąd, że tutaj mamy 3 razy 2. 3 razy 2. Wybaczcie, zawiesiłem się na chwilę, bo musiałem coś sprawdzić, czy gdzieś byka nie postawiłem, ale jest wszystko w porządku. Czyli mamy 6. No ale teraz zobaczcie, za strzałką tu mamy tylko, przepraszam, nie ten kolor, nie te kolory użyłem, o właśnie, na czerwono. 6. Za strzałką mamy tutaj tylko 3. Tak? No to uwaga, co zrobić, żeby tu było 6? Okazuje się, że muszę skreślić to i napisać tutaj 6. Okay? Bo nie mogę dopisywać żadnych małych cyferek. Więc tu wpisujemy 6. Teraz mamy 6. Ale to z kolei, że ja uzupełniłem chlory, spowodowało, że ja teraz nie mam tutaj 3 atomów sodu, tylko mam ich 6. Co z kolei spowodowało, że tu też muszę mieć 6. To jak to zrobić, żeby to było 6? Muszę dopisać tutaj 2. Czasami tak jest. Akurat wziąłem taki przykład dosyć zamieszany, żebyście sobie czasami musieli coś pokombinować, ale to jest matematyka. 2 razy 3, 3 razy 2. Musimy czasami się cofnąć i coś zmienić, bo się okazuje, że następne uzupełnienie spowodowało nam lawinę kolejnych zmian. Nie stresujcie się, to jest zupełnie naturalne w chemii, to przekreślanie itd., itd. To tak właśnie zapisujemy. No i teraz mamy OK, czyli chlor się zgadza i teraz co mi zostało na końcu? Na końcu została mi PO4. PO4 mamy tutaj reszty kwasowe, kwasu fosforowego 5, 2 sztuki. Skąd wiem, że 2 sztuki? No właśnie z tej dwójki, którą napisałem przed chwilą. OK? Stąd wiem, że są 2 sztuki. A za strzałką, zobaczcie, też mam 2 sztuki. Skąd wiem, że 2 sztuki? Bo są w nawiasie zapisane i za nawiasem mamy taką tutaj dwójeczkę, co oznacza, że są 2 sztuki. Wszystko nam się teraz elegancko zgadza. No dobrze, przebrnęliśmy w tym momencie przez metodę otrzymywania soli. Poćwiczcie. To nie jest takie trudne, jakby się wydawało. Jest logiczne. Wystarczy tylko trochę matematyki i składania puzli i liczenia sobie, co jest przed, co jest za strzałką. Prosta matematyka, pamiętajcie, mnożenie i dacie radę. No, to dzięki. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Pamiętaj o subie, dzwoneczku, łapce i tej całej YouTube'owej reszcie. Poleć mnie swoim znajomym. No i do zobaczenia w kolejnej lekcji.